Control Manor. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Szybko pan mi powie, gdzie tu można lądować, bo ja teraz nad waszym hotelem zaraz będę lądował. Bo wy macie lądowisko, tak? Tak, mamy lądowisko, ale czy wcześniej było zgłaszane? No nie. A co, trzeba zgłaszać? Tak jest. To ja co to ja mam teraz zrobić? No, aktualnie nie mamy możliwości. A jak wyląduję i potem to załatwimy, bo ja nie mam gdzie wylądować teraz. Na polu obok was gdzieś można? Znaczy, jeżeli chodzi o nocleg, szybko, tak? Panie, bo zaraz paliwa w helikopterze braknie i na wasz hotel zlecimy. Szybko! Jeżeli chodzi o nocleg, to nie mamy miejsca. Nie mam możliwości w ogóle zaświecenia światła, żeby wylądować. No ja my bez światła możemy wylądować. Jeżeli dadzą panowie radę, to proszę bardzo. Czyli można lądować, się spuszczać na tutaj? Znaczy, no, wolałbym nie, ponieważ no nie było zgłaszane zupełnie. No to kurde, co my mamy teraz zrobić? Ja myślałem, że to nie trzeba zgłaszać. Nie no, jak najbardziej trzeba zgłaszać. Jest to teren prywatny, także no... To pan to zgłasza teraz, a my lądujemy. Nie ma możliwości. Dobra, to zrobimy tak, ja z tego helikopteru linę spuścimy i się po linie spuszczę. No, to możemy. Jak w Grand Theft Auto. Proszę bardzo. Kojarzy pan taką grę? Kojarzę. Policja pana kiedyś goniła, to oni z helikopterów się spuszczali, to ja się spuszczam teraz. Okej, okay, zapraszam. Dobra, to pan czeka. A halo? Halo? A macie pokój wolny? Bo ja właśnie... Nie mamy. To nie gdzie? Mamy. To gdzie ja będę spał? Na recepcji można u was? Nie, niestety nie. A z panem w łóżku? Ja nie mam łóżka, ja pracuję. To na podłodze, pan na strychu tam gdzieś, czy jakoś tak? Nie ma możliwości. A może być tak, że pan po cichu mi da klucze do jakiegoś tutaj gościa pokojowego, ja po cichu się pod łóżko położę jemu? Nie może być. Nie ten standard w hotelu, żeby takie cyrki robić. Aha. No dobra, my lądujemy jednak. Tutaj kolega powiedział, że ląduje, nie ma gadania nawet. Pan nie ma nic do gadania, my lądujemy tutaj. Halo? Halo? Pan patrzy przez szybę, jak zaraz helikopter. Bo my lecimy helikopterem medycznym, bo helikopter ukradliśmy. Bo był wypadek i my się wkradliśmy i lecimy teraz do pana. Helikopterem medycznym. Halo? Halo? My lecimy do pana helikopterem medycznym. No rozumiem. Pan czeka tam na nas. My zaraz syreny włączymy. Okej. Okay. Na razie. I chuj, zajebisty telefon wyszedł, widzowie. Elegancki telefon wyszedł. Mam... Halo? Halo? Dodzwoniłem się do pani Joanny? Tak. Ja dzwonię w takiej sprawie, że tej pani mąż Krzysztof oskarża panią, że nie płaci pani alimentów. Uporczywie pani się uchyla od obowiązku alimentacyjnego. Czy to jest prawda? Jakich kurwa alimentów? Tutaj pani mąż Krzysztof, nie wiem, to jest były mąż, coś takiego? Nie. Synek! Synek, ty kurwa sobie zdajesz sprawę, z kim tańczysz? Dodzwoniłem się do pana Krzysztofa? Nie, kurwa, pan Tomasz jest przy telefonie, a już jesteś namierzony. Pochodzę z Warszawy, kurwa, i twój telefon jest namierzony. A bo chcesz mieć problemy, kurwa, w Sycowie? Chcesz mieć problemy, kurwa, w Sycowie? Zaraz pan będzie miał problemy, za obrażanie publiczne. Za obrażenie to możesz od Pinżera dostać po ryju, znasz Pinżera? O, i zgłaszam cię jeszcze za wyzywanie i mi grożenie. Grozi no, mi... No, to ci kurwa nawet... Rosiek kurwa i wszyscy święci z Wrocławia nie pomogą. Chcesz mieć jeszcze problemy kurwa w życiu? To mi tu do pani Galickiej nie wyzwanie, rozumiesz? Dlaczego? Kurwa. Dlaczego? Bo możesz zostać przeciągnięty pod mostem w Wiśle, pod Górnośląskim kurwa, jak ci nie podoba. Tak, jest nagrywane wszystko, pan jeszcze coś powie. No i bardzo dobrze, to już więcej nie wyzwanij tu. Do widzenia. Pan się nagrał kurwa. Właśnie, pan się nagrał. Wypierdalaj mi tu, no. Kurwa. Jeszcze jeden taki telefon, zapomnij jak się nazywasz. Alimenty niech zapłaci ta Joanna, nie, w chuja leci. Ale za dyma, kurwa.